Sebastian, łączymy się jak już niedługo. Byku, wiesz, że jesteś nasza klasa? Mamy durnia za prezydenta, nie jest obrażeniem. Nie, 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 nie. Wiedziałem, że to powiesz, bo ty spałeś do 12. A... Nie chciałbym i to po ludzku mnie się, żeby on faktycznie tego raka miał, bo po prostu my wyjdziemy na zimnych chamów i... A najlepsze jest to, że on wynajmował to biuro incydentalnie, bywał w tym biurze incydentalnie. Tak teraz sobie pomyślałem, fajnie jakby Chorała sobie zrobił kopalnię kryptowalut w CPK. I przychodziłyby im... przychodziłyby im... Dzień dobry Państwu. Szalona polityka numer 46. A skąd ty to wiesz? Przed chwilą sprawdziłem, że ostatnia była 45. To nawet Szalona ja polityka tego numer nie wiem. 46. Witamy Państwa serdecznie i na wstępie, jak prawdziwi. I jak zwykle, zacni youtuberzy, prosimy o łapki w górę, subskrypcję oraz komentowanie tego, co mówimy, ponieważ pomaga nam to w rozwoju kanału. Jezu, jak jestem super, a tak naprawdę to praktycznie śpię, bo jestem zaspany, ale udaję, że jest wszystko dobrze. Praktycznie to mój kolega szanowny bardzo się zmienił, bo od kiedy jeden z jego filmów walnął bańkę, od kiedy dostał srebrny przycisk, bo zdobył 100 tysięcy subskrypcji, to teraz kurna zaczął liczyć, ile odcinków ze mną nagrywa, bo wcześniej to jeszcze w ogóle. Rzecz jedna, i jeszcze jego odcinek, który walnął bańkę, jest od 4 dni na pierwszym miejscu na czasie. To jest w ogóle chore, wiesz, bo... Ja nie To nie pamiętam, jest takie żeby... ważne. Ja ci powiem, że to nie jest takie ważne jak to, że jesteś na pudelku. Jesteś na pudelku. Stary, naprawdę. Nie wypominaj serce mi wieku, mi rośnie. Ale jestem. Nawet sobie dobrałem e-papierosa pod bluzę. Jestem tak teraz YouTube'owy. I wiesz, pudelek, to już wiesz, to już muszę być uczesany ładnie, wiesz, nie. Bo to plotkarskie. To później powiedzą, że źle dobrał epeta do bluzki, to już ja muszę patrzeć na takie rzeczy. Zestawił mnie z jakąś Alicją Janoszek z jej suknią, wiesz, gdzieś na ściance. To są ważne rzeczy. Tak, nie, helikoptery i tak dalej, to ja coś wiem. Coś mi pika. Wiesz co, tak, ale z tym pierwszym miejscem jestem w szoku, bo ja śledzę tą na czasie, patrzę, wiesz, jakie tam są trendy, kto najczęściej kanały gdzieś tam, które są gdzieś, kurde, dookoła mnie, że tak powiem, czyli tam często bywa jakiś tam Goats Gimper czy inny Konopski, więc patrzę, jak co komu idzie, ale nie, najczęściej to jest Freeze na tym, albo Stanowski teraz z Kanał Zero. No i ja wchodząc wywaliłem Freeza z pierwszego miejsca, go przeskoczyłem, dużo był na drugim i teraz Stanowski niestety mnie nie może przeskoczyć. Od poniedziałku, a dzisiaj mamy czwartek, cały czas na pierwszym miejscu, bardzo dziwne, 1 300 000 już wyświetleń. A ja chciałbym zacząć od tego, że Sebastian, dlatego ja jestem zaspany, a ty nie, chociaż mimo to, że jestem starszy, ty jesteś większym boomerem, a dziadki wstają rano, z kurami i ty nie używałeś do tej pory Messengera. Kochani, Sebastian poza anteną tutaj powiedział, ty, odkryłem Messengera. I kiedy wszyscy już go zakrywają i zaczynają korzystać z innych komunikatorów, Sebastian go odkrył. Już niedługo Sebastian odkryje telewizję, pralkę, a być może niedługo nauczy się obsługi zmywarki. Sebastian, gratulujemy. Na razie byłeś na zmywarki etapie nie. Tych jajeczek. Pegasusa. Tak, to znaczy, tak, tu byłem na etapie Pegasusa, dokładnie, i Atari 64, to się chyba tak nazywa, Commodore 64. Commodore 64, Atari tak. XT. Atari XT, Commodore 64, dokładnie, to byłem na tym etapie i jeszcze jestem na etapie jako gość, który napisał 3 książki, to nie mam swoich książek u siebie w domu nawet i muszę, jak ktoś chce książkę z podpisem, to sam muszę zamówić z księgarni, żeby mi przyszła, podpisać ją i dopiero wysłać do kogoś. Szewc bez butów chodzi, mój drogi. Tak, dokładnie, Sebastian. Ale wiesz co, ze względu, że żyjemy w kraju, w którym można powiedzieć już, bo wyszła decyzja Sądu Najwyższego, że mamy durnia za prezydenta, nie jest obrażeniem. Debija. Nie, 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 nie. I wiedziałem, że to powiesz, bo ty spałeś do 12, a dzisiaj rano, szanowny mój kolego, wyszło postanowienie Sądu Najwyższego, które ułaskawia pewnego wyborcę niezadowolonego, który pojawił się z transparentem na wiecu wyborczym Andrzeja Dudy w 2020 roku, czy tam 2020, z transparentem mamy durnia za prezydenta.
I to zostało oczywiście prokuratura z urzędu, że tu jak na naszego Andrzejka i tak dalej, no i sru mu, co nie? No i pierwsza instancja nie przeszło prokuraturze. No to sru druga instancja, no to znów nie przeszło. No to prokuratora rzutem na taśmę pod koniec zeszłego roku sru do Sądu Najwyższego o kasację, żeby tego biednego Polaka, który wyraził podczas wiecu wyborczego swoją opinię na temat kandydata na prezydenta, żeby mu dojechać, no to dzisiaj Sąd Najwyższy określił, iż może jest to zaniżenie debaty publicznej, ale jest to wyrażenie woli i wiedzy i świadomości wyborcy nie do prezydenta, a do kandydata w trakcie kampanii wyborczej. Więc mamy durnia za prezydenta, będzie oficjalnie Hasłem znów wyborczym PiS-u w następnych wyborach. Tak, Mamy dokładnie. durnia za prezydenta, ale nie, to by pasowało. Jakby to było hasło wyborcze tego Tobiasza. No bo on by wtedy mówił na Trzaskowskiego, jak on by tak mówił. No, To tak, to mógłby mówić. tak. Ale to jeżeli już ruszasz Tobiasza, bo faktycznie to jest też ciekawostka, jest tam taka pani kandydatka z PiS-u, która idzie, nie powiem ci, do której gminy, do której gminy, czy gminy, do której części Warszawy kandyduje, Rady ale dzielnicy, pani tak? Łódź, Rady Dzielnicy, ale pani Łódź, nie, pani Żaneta Łakomska. Łakomska, no takie ciekawe nazwisko. Na swoich social mediach pisze na przykład coś takiego, że te słoiki to wieśniaki są, że te słoiki na Wilanowie to niszczą cały te, że te wieśniaki przyjeżdżają. Ona rodowita warszawianka z dziada pradziada. No i pani kandydatka z PiS-u zapomniała, że kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich w Warszawie kto jest? Słoik. Wieśniak, słoik z Łodzi. No, ja używam jej słów. Ona mówi, że to są wieśniaki, że każdy, kto nie warszawiak, to wieśniak, więc słoik, wieśniak z Warszawy jest kandydatem pani, że tak powiem, pisuanki do miasta stołecznego Warszawy. Więc no cóż, no, wieśniak, słoik z Warszawy, Tobiasz Boheński, no chyba, Robi to się w nie Polsce wiem, jak jak we to. Francji, a pewno będzie jeszcze bardziej, bo teraz wpuścimy miliard uchodźców i będą nas zabijać, mordować, gwałcić, ale to we Francji tak jest, że tylko i wyłącznie Paryżanie to są Francuzi, reszta to są wieśniaki. Oni tak naprawdę uważają i tam jest to bardzo, bardzo, bardzo silne, tylko we Francji, w ogóle najczęściej w innych państwach, Polska jest specyficzna. W UK też jest podobnie, trochę w Niemczech, że ta stolica, a reszta świata bardzo odstaje, jeżeli chodzi nawet o liczebność, bo ja się kiedyś dziwiłem jeżdżąc po Francji, ile ma mieszkańców taki Lyon, Marsylia czy inne Bordeaux, bo to są naprawdę mieściny. Paryż jest ogromny, jest oczywiście dużo większy od Warszawy, to jest metropolia kolosalna, a cała reszta tej Francji to naprawdę, tak się mówi, gdzieś tam się ogląda te filmy po tych Marsyliach jeżdżą, dobra, no jest jakiś tam deptaczek, jest parę bloków, ale ogólnie to są bardzo, bardzo małe miasta, to są miasta wielkości 200-300 tysięcy, czyli taki nasz, powiedzmy, hełm, powiedzmy, mówię hełm, no Tak. bo mieliśmy Ciechońskiego, który był niego, Cieszyńskiego, który był Tak. jego wiceprezydentem. Cieszyńskiego. Tak, Więc to pod tym względem Polska, tak. elegancja, Francja. Wiesz, od nas się nauczyli jeździć widelcem, to my się uczymy podejścia do ludzi spoza stolicy. Czekaj, czekaj, a ty w tej Francji to szukałeś tych wynajmowanych samochodów przez Glinka, czy co ty Jeszcze robiłeś? nie. A, jeszcze nie, bo miałem, tak, wiesz, zrobimy taką małą retrospekcję. Oglądałem wczoraj, jak już odkryłem tego Messengera i było tam 700 wiadomości nieodebranych. Ale to jest wielki dzień w 700. twoim życiu, nie, Sebastian? To jest wielki dzień w Tak, twoim życiu. tak, Zapisać się złotymi zgłoskami. No. tak. Pierwszy, Więc. nie no, nie, jeszcze by było dobre, jakbyś gadu-gadu odkrył, to by było fajne. Pamiętasz Jest jeszcze GG? gadu-gadu? No No nie wiem, pamiętam czy jest, GG. ale fajnie, jakbyś odkrył. Nie, nie Sebastian, tu. Sebastian, łączymy się, już niedługo, to tak na tablicach w filmie, łączymy się, Sebastian. Byku, wiesz, że jesteś już nasza klasa? Można normalnie zdjęcia wstawiać i kolegów ze szkoły szukać, no. I na GG mi ktoś napisał, ale byłem niedostępny. Już niedługo u No. Sebastiana. Ale przeglądając te kilka wiadomości, których nie odebrałem przez ostatnie lata na Messengerze, włączyłem sobie film, który, no powiem ci szczerze, że gdybym ciebie nie znał, tak? Znaczy, właśnie cholera, chyba że ze względu, że cię znam, to mu powinienem wierzyć, bo Glinka film sobie włączyłem. Jest to Ale Glinka w filmie, trzeba włączać komentarze pod nim. tak, komentarze też później, jak już ogarnąłem te wszystkie moje messengerowe zaniedbania, to poczytałem trochę komentarzy, ale powiem ci, że
Chłop, jak to oglądałem, to miał ponad 300 tysięcy wyświetleń, także też mu Tak, trochę idzie. tak. Tak, więc tutaj, dlatego tak się pytam o tę Francję, czy tam byłeś już tych samochodów szukać, czy nie, ale wiesz co, jak będziemy do Brukseli jechali punciakiem, to możemy do Paryża skoczyć, to już jest niedaleko przecież, co nie? Dokładnie, no to już jest bardzo niedaleko. Dokładnie, to już jest, no tam parę kilometrów, no to mniej więcej tyle, ile ja wiadomości na Messengerze miałem. No dobrze, ja mam taki kącik samorządowy i nie to, że będę się reklamował, że kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale kącik samorządowy mówiący o tym, co się dzieje w moim okręgu wyborczym. Pamiętasz gołego prokuratora? Tak. No to sytuacja jest taka, że ten goły prokurator ma drugi akt, można by powiedzieć, o ile akt nie jest zbyt perwersyjnym słowem przy jego osobie, ale powiedzmy, że mamy drugi akt tejże telenoweli z prokuratorem, bo prokurator, te jego postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone, on wrócił do prokuratury, jego przełożony w tym samym dniu wręczył mu kwit, żeby, dobra, idź, masz dużo urlopu niewykorzystanego, idź sobie na urlop. I 2 dni później, czy tam dzień później, pojawia się w Gazecie Wyborczej materiał o tym, że ten sam prokurator swoje nagie zdjęcia wysyłał do kobiet. Nagie zdjęcia do kobiet. I raz trafił na jakąś kobietę, którą poznał na basenie, a ona jest pracownicą sądu. I ona, że Sędziną tak powiem, chyba. te. Proszę? Pracownicą sądu. Sędziną czy Właśnie nie pracownicą? doczy. Mi się Znaczy, wydaje, ona że nie wiem, czy sędzina. jest. A Nie nie wiem. jest, nie wiem, czy jest sędziną, Nie wiem. ale na No to pewno jest w nie. sądzie. No. Na pewno jest pracownikiem sądu. No i akt drugi tejże telenoweli polega na tym, że znów go zawiesili i znów jest postępowanie dyscyplinarne. I teraz ja się tak zastanawiam, czy jak będzie to postępowanie teraz, to on znów będzie udowadniał, że w momencie, kiedy naciskał Enter na tym gadu-gadu przysłowiowym, co nie, i wysyłał te Niepoczytalny. zdjęcia, czy znów był niepoczytalny, czy nie? Jak to odbierać? Wiesz co, no w ogóle, kurde, można to obśmiewać, ale no to jest przegięcie pyty. No, zrobił coś, co by dyskwalifikowało nie prokuratora, tylko nie, do sędziny chyba, bo ja pamiętam, że prokurator od Ziobry wysłał ten sędzinie. Wiesz, tak mi się wydaje, że taki To tu gdzieś mi się możliwe. objął oczy, ale to obojętne. Wiesz co, no, to powinno całkowicie dyskwalifikować nie prokuratora, tylko kurde, no nie wiem, no pracownika na budowie, to co zrobił po raz pierwszy, a tu jest jednak zawód takiego zaufania publicznego, prokuratorzy mają immunitet? Mają, czy nie? Mają immunitet, No. tak mają. No więc wiesz, kogoś, kto immunitet, czyli wiesz, no dajemy mu jakby brak odpowiedzialności od czynów, dlatego że ten zawód jest takiego zaufania publicznego i dlatego że ludzie wykonujący ten zawód powinni być tak nieskazitelni moralnie. No i chłop sobie lata z fajfusem po mieście. I wiesz, no i jakoś to przepychają, że on tam nie poczy. No to jak jest niepoczytany, to może by nie był prokuratorem. Hello. No bo jak on w tym No momencie, właśnie. co jest na rozprawie, i ja nie wiem, na czym mu powiedzieliśmy, że oceniać. Ma ubranie, to jest poczytalne, bez ubrania nie Tak. jest. Więc generalnie wiesz, gość sądzi, nie wiadomo, czy w tym momencie jest poczytalny, jak prowadzi tą sprawę, ale tutaj ja myślę, że jeżeli sąd pierwszy raz jakby uznali to, że kiedy on nie ma ubrania, nie jest poczytalny, a kiedy ma ubranie, jest, to po prostu powie, że wciskał to w wyślij na tym gadu-gadu i się rozebrał wcześniej i wysłał, no wtedy jest Tak. niepoczytalny. Tak, On ma dokładnie, to dowody tak na może to, być. nagrał się w lustrze, że proszę bardzo, wysyłam fajfus na wierzchu, mogę. Tak, dokładnie. Ja rozmawiałem nieoficjalnie z jednym prokuratorem, bo jak jestem tutaj na miejscu, no to tak jak kiedyś mówiłem, że mam znajomych i w sądzie, i w prokuraturze. Rozmawiałem z jednym z prokuratorów i on mi powiedział tak, wiesz co, my to byśmy chcieli, żeby oni z nim zrobili tak, jak się robi z tymi księżmi, żeby go po prostu przenieśli na inną parafię, bo my go nie chcemy w Świdnicy. Tak, do innej prokuratury, tak. Nie, to Tak, właśnie uczmy się dokładnie. od instytucji, którzy mają kilka tysięcy lat w radzeniu się z takimi problemami. Kościół jest instytucją tak starą i tak z takimi tradycjami, tak doświadczoną że tak powiem, w postępowaniu z takimi podwładnymi, w cudzysłowie, że no, dokładnie powinniśmy brać garściami z wielotysięcznej tradycji Kościoła. Po prostu przenieść go do innej prokuratury, to rozwiązuje moim zdaniem sprawę. Jeżeli trafi się ktoś taki na budowę, czego przenieść na inną budowę. Jeżeli kierowca jeździ pijany, czego przenieść na inną linię, na przykład tramwajową, Metra. a nie tą, co prowadził. I to Linię jakoś to metra w rozwiązuje Warszawie. problem. Tak, no metro na przykład w Łodzi ciężko przenieść, albo nawet ciężko,
Chociaż na przykład, wiesz, może planowana jest budowa metra i Łódź, Kraków czy inny Wrocław, może już zatrudniają W kierowców na Krakowie wszelki jest metro wypadek. planowane. Ty, w Krakowie jest metro planowane, bo słyszałem wywiad z kandydatem PO na Którym? prezydenta. Aleksandrem Miszalskim? Miszalskim, tak, dokładnie, tak, z Alkiem. No, coś mi się I on. obiło uszy. Tak, też się obiło. I on właśnie mówił, że chce pozyskać środki, bo teraz będzie mu łatwiej, bo rządzi jego ugrupowanie. Więc chyba w 2028 ma zacząć się pierwsza łopata wbić, z tego co mówił. Olek bardzo fajnym gościem jest i nie za każdą stronę to znamy się jakoś tam, ale to jest taki typowy, wiesz, to jest też ten, to jest ta kariera, kiedy on miał tu bardzo dużą firmę, ma chyba dalej, firmę tam turystyczną obojętną, ale najpierw pokończył mnóstwo studiów, został bogatym człowiekiem, czy przedsiębiorcą, świetnie mu szło i pieprznął to, że tak powiem, zarządzanie tym, chyba ma tylko udziały i poszedł do polityki. Jest bardzo fajnym, młodym, dynamicznym gościem, ale czy tam potrzebne jest metro? Ten Kraków nie jest aż taki zły w porównaniu z Warszawą i innymi miastami, jeżeli chodzi o korki, ale my trochę metro mamy, bo u nas tramwaj, które są przy dworcu, to w ostatnim etapie wjeżdżają w taki tunel i się możesz przesiąść do pociągu i wyjeżdżają. To my takie 200-metrowe metro mamy. Po co nam drugie? No Po co to dokładnie, to komu? wy już jesteście prawie stolicą Polski, nie przynoście My nam metro to stolicy do mieliśmy, zanim Krakowa. Warszawa miała. Dokładnie. No dobrze, to z takich poważniejszych i dużych tematów, to chciałbym poruszyć kwestię, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć zdjęcie posła Treli, który w takiej inscenizacji biurowej siedzi z komputerem, tutaj iPad i podpisuje, co podpisuje? Wniosek do Sejmu o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Seba No i jak wiedział Sebuś i mówił półtora powiedział. miesiąca temu, tak, mówił Siema, Sebuś baba, półtora mak. miesiąca, tak, no to mamy to. No i co Mamy to, teraz? mamy. Tak, no zobaczymy, co teraz. Zobaczymy, co teraz. Glapa jest w uderzeniu, bo inflacja zeszła ładnie, więc już go mniej nie lubimy, niż żeśmy go nie lubili. Te nastroje społeczne są trochę lepsze w stosunku do niego, ale znowu tam wychodzi. Tylko wiesz, przeciętny mieszkaniec Polski, przeciętny Polak jakby nie śledzi tego i nie wie na przykład, jakie straty NBP w tym roku wygenerował zamiast zysków, jak uszczuplił budżet, jak na ty nie uszczuplił, tylko jakim problemem dla budżetu obecnego jest to, że zaplanowali, że będzie im plus, a jest dużo, dużo, dużo im minus. Taki przeciętny Polak tego niestety nie No to śledzi, no ale. żeby to Ale wyjaśnić, widzi bo jak ktoś wskaźniki nie inflacji śledzi. i uważam, że nastroje społeczne, co jeśli chodzi do Glapy, są zgoła odmienne niż były powiedzmy rok temu. I to trzeba też przyznać. Ale wyjaśnić trzeba, że Glapiński, prognozując budżet na 2024 rok, dając ten budżet Mateuszowi Morawieckiemu, założył, że 6 miliardów złotych z NBP-u zysku zostanie przekazane do budżetu państwa. Okazało się, że nie ma 6 miliardów zysku przekazanego, jest około 30 miliardów straty. Straty. Więc Glapa się machnął plus minus 40 miliardów, więc no to No. jest, powiedzmy, trochę gronia O, jest. Sebastian. Sebastian. 40 No, miliardów. jest to To około rzeka. 1% budżetu Polski. Bo jeżeli 4 biliony jest budżet Polski, Glapa się Tak, machnął tak. o 4, no to jest 1%. Tak. No i inflacja też spadła znowu o 1%, więc tutaj wiesz, Glapa Słuchaj. mówi, Mógł chcecie się 1% machnąć. macie. Mógł się machnąć o 5%, a machnął się tylko o 1%. Ty z O, tej strony. Ty tak. cały czas dla ciebie szklanka jest pusta, a dla mnie pełna. Mógł się Tak, no przeszacować dużo przepraszam. więcej. Mógł położyć No. cały rząd. Mógł tak zrobić i zrobić taką prognozę, że ten rząd by się wywalił od razu i trzeba było nowe wybory. A pomylił się tylko o 1%. Zrobił im takie troszeczkę, jak gierkę przechodzisz, to masz level wyżej, to masz trudniej. To zrobił takie troszeczkę utrudnienie, ale Tak. nie wywalił im grę, nie zlagował, nie usunął z twardego dysku, więc spokojnie. Ale no, co myślisz? Co myślisz? Ja uważam, że jeżeli kierują ten wniosek, no to też, wiesz co, są jakby dwie szkoły, dwie drogi. Albo robią to, żeby zrobić teatr, bo to też jest przedstawienie. Samo podstawienie kogoś przed trybunał, sam proces przed trybunałem, nie wiem na ile on jest jawny, nie wiem na ile on się odbywa, bo chyba w historii Polski nie mieliśmy jeszcze takiego. Mieliśmy jeden z posłów, znaczy jeżeli chodzi o prezesa NBP-u, to nie mieliśmy nikt. Nie, 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 nie. ogólnie. Ogólnie mieliśmy, chyba dwa razy było coś takiego. Raz był jeden minister i raz był jeden parlamentarzysta. I raz Trybunał skończyło Stanu, się to parlamentarzysta, skazaniem. to nie jest Tak. tylko dla. Nie, broń Dobra. Boże, A no ale mówię, parlamentarzysta też. zależy na ile to ma być teatr, bo czasami też, jak sam wiesz,
wszelkie komisje śledcze są dużym teatrem, ale również wota nieufności są dużym teatrem, bo przecież w innym wypadku, jeżeli by składano je tylko wtedy, kiedy miałyby one tylko szansę przejść, to nigdy w życiu opozycja nie składałaby żadnych wotów nieufności przeciwko jakiemukolwiek ministrowi, bo najczęściej rząd ma większość w parlamencie i głosowanie z góry wiadome, wynik głosowania jest z góry wiadome, jednak się, tak zresztą niedawno było, do posła Bodnara, do ministra Bodnara, składa się takie wotum nieufności, tylko po to, żeby wywołać pewną dyskusję, wyrazić swoje opinie z tej sejmowej mównicy i rozpocząć dyskusję i po prostu pokazać opinii publicznej, co się do danej osoby ma, jakie zarzuty, żeby to wybrzmiało. Po to się to robi. Więc nie wiem, czy opozycja składając ten wniosek ma taki czy taki cel. Czy oni mają faktycznie realne możliwości, powody i szanse na to, żeby ten proces przed Trybunałem Stanu wygrać, czy po prostu chcą to zrobić, żeby też wybrzmiały te argumenty, bo może, wiesz co, to co teraz sam sobie pomyślałem, skłania mnie ku temu, że to może być nawet z małymi szansami składane, bo jeżeli Glapa by był w Sejmie i dałoby się złożyć w niego wotum nieufności, to może by to zrobiono w Sejmie. Bo może oni chcą, żeby w jednym miejscu, tak w pigułce, wybrzmiały wszystkie zarzuty. Bo skoro on nie jest parlamentarzystą, nie można zgłosić tego wotum, nie uczestniczy w debacie sejmowej, nie można go wywołać na mównicę, ani z tej mównicy argumentów przeciwko niemu wytoczyć, to być może takim miejscem jest Trybunał Konstytucyjny. Ale jak ty uważasz, czy tam są szanse na to, żeby go jakby skazać, czy to jest faktycznie tylko trochę teatr na zasadzie Sejmowej Komisji Śledczej? Czy to powiem tobie tak, 2 dni temu, jak takie były delikatne przecieki, że będzie już to oficjalnie, to 3 dni temu, to rozmawiałem z kimś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto widział ten wniosek. Co nie? Ja tak na serio to rozmawiałem z kimś, kto widział ten wniosek i takich informacji, które no już też no chyba nie wiem, to jeszcze chyba nie krąży. To ci powiem, że To jest tam zacznie u pięć nas. zarzutów. No właśnie, to chyba, no dobra, nieważne. Jest pięć takich poważnych zarzutów, pięć poważnych zarzutów. Tych zarzutów jest więcej, oczywiście, no bo na pięciu show nie zbudujesz, więc natomiast takich, które się mogą utrzymać, to są trzy. To są takie trzy zarzuty, z tych pięciu poważnych trzy się faktycznie mogą utrzymać. Jeden to jest oczywiście to, że skupował obligacje Skarbu Państwa jako NBP i to jest wprost zakazane w Konstytucji i wprost w dyrektywach unijnych. I tutaj nie ma o czym gadać. No to Drugi jest jest tak, to jest taki. jakby ingerencja sam, no tak, nie może, Tak. nie. To jest Tak, bardzo znaczy tu złe. Konstytucja już To jest zakazuje bardzo tego, to złe, to nawet jest nie to ustawa. Tak. straszne przekroczenie, straszne rozchwianie rynku finansowego. Wiesz, skoro Oj, instytucja tak. odpowiadająca za politykę monetarną państwa, za inflację, za emisję jest niby mennica, no ale która to reguluje wszystko, skupuje obligacje rządowe, to nie, no nie, czyli papier, no nie, nie powinna, no. Drugie jest upolitycznienie i tutaj też jest dosyć mocne argumenty, bo jeżeli NBP przez swoją historię było pokazane, że miał polityków w swoim zarządzie, miał, ale było to zawsze tam na poziomie 10 Prawie chyba czy zawsze. 15%, to za Glapińskiego nawet nie ma 10% niepolityków w zarządzie, żeby była jasność, więc to upolitycznienie jest jakieś do udowodnienia. I z trzecią przesłanką, która jest w miarę mocna, czyli doprowadzenie do, jak ta osoba to powiedziała, doprowadzenie do konfliktu pomiędzy, do braku decyzyjności, do braku możliwości podejmowania decyzji przez zarząd i Radę Polityki poprzez zbudowanie konfliktu pomiędzy tymi dwoma organami, tak? Więc to też jest w miarę łatwe do udowodnienia. Więc te trzy moim zdaniem zarzuty, a szczególnie ten pierwszy, mogą się utrzymać. I teraz spytałeś się, jak wygląda procedura. No procedura jest taka, że tam 100 chyba 15 posłów i senatorów musi się podpisać pod tym wnioskiem. Następnie ten wniosek idzie do Sejmu, zaczyna się debata i w tym momencie Glapiński będzie miał prawo obrony i on wyjdzie na tę debatę i jeżeli oczywiście nie przekona posłów, nieprzekonanych, tak, no to będzie głosowanie Sejmu i jeżeli Sejm podejmie decyzję, że idzie wniosek do Trybunału Stanu, no to w tym momencie Trybunał Stanu przejmuje sprawę i nie wiem, czy tamto będzie jawne, czy będzie niejawne. Tego już nie Pewnie wiem. W sąd Sejmie na pewno decyduje, będzie jawne. pewnie jak w większości spraw w Trybunale Konstytucyjnym, to znaczy one były wcześniej bardziej jawne, za Julii Przyłębskiej są mniej, aczkolwiek tam kamery te są, tylko jakoś tak było, że tak, ja pamiętam, że jeszcze za
za wcześniejszych prezesów, to było tak, że to było transmitowane jakby kamerami no, telewizyjnymi i tak dalej, a Julia tego zakazała i są tylko tymi technicznymi, tym monitoringiem takim technicznym sądu. Monitoringiem to 480 pikseli, że tak powiem, tak, i mikrofon i z gadu ledwo co gadu. słyszalny, ale tak, to ona zdecydowała, że tak, oczywiście, bo tam może jest jakiś nawet przepis, który musi być jawny, bo znając życie, to ona by zabroniła w ogóle. Ale nie wpuszcza kamer, tylko jest to przez ten monitoring sądu, dobrze mówię już teraz, monitoring sądu transmitowane. Natomiast pewnie tutaj też sam sąd, no bo Trybunał zarówno jeden, jak i drugi jest sądem, tak czy owak, więc tutaj sąd sam podejmie pewnie tą sprawę, czy ona jest jawna, czy ona będzie, ale uważam, że będzie, bo to nie jest jakaś sprawa karna, to nie są jakieś dane wrażliwe, to nie są jakieś sprawy obyczajowe i to jest jednak ważne dla Polaków i Polski, to musi wybrzmieć, to jest debata, która naprawdę jakby no, jest publiczna i ona publiczną osobą. Aha, widzisz, to w Sejmie. Bo jeszcze teraz, jak ty mówiłeś, padło mi jedno, że wiesz, o ile przy wotach, nie wiem, jak się mówi, przy wotum się nie odmienia, przy wotum nieufności. Wotum nieufności. Przy wotum nieufności dla ministra, czy dla członka rządu, czy dla premiera, z góry jest jakby znany wynik głosowania, tak? Bo mamy arytmetykę sejmową i mniej więcej wiemy, tam zdarzały się różne historie, ale raczej jest to z góry policzalne. To tutaj tego nie ma, tak? My idziemy z wnioskiem. Niezawisły sąd jest po drugiej stronie. Niezawisły, nie, wiadomo, jak to nie on ma tak skład działa. Raczej, więc. Ale mówię w nie, teorii, nie, no, wiemy. Niezawisły sąd. Nie, Tomek, jest inaczej. Trybunał Stanu, chyba 7 członków Trybunału Stanu na 11 jest powoływanych przez Sejm. I problem był z tym, że Andrzej nie powoływał tych członków przez jakiś czas. Skończył mu się termin na powiedzenie nie lub tak, powołał ich w końcu, więc duża część jest powoływana przez Sejm. Oczywiście tam jest jeszcze jeden członek z Trybunału Konstytucyjnego, chyba dwóch z Sądu Najwyższego i najgorsze w tym wszystkim jest, że prezeska Sądu Najwyższego jest przewodniczącą Trybunału Stanu. Więc to od niej zależy, kiedy ta sprawa pójdzie na tak zwaną wokandę. Jak ona będzie, czy ona będzie publiczna, czy nie będzie publiczna. Więc tutaj możemy mieć pierwszą obstrukcję, że ta sprawa wyjdzie szybko z Sejmu, ale tam wpadnie do zamrażarki, tak? Ale jak wyjdzie z tej zamrażarki tam, to raczej jej słynna przebieg... pani koleżanka, przyjaciółka Zbigniewa tak, przyjaciółka, Ziobry. Przyjaciółka, czekaj, nie debila, nie, tylko... Morawieckiego. Nie Morawieckiego, Dudy. Do Duda do Dudy, niej jeździł. Boże, wszystkich pomyliłem. Duda Boże. Do niej jeździł na Durnia. Kolację przecie. No, ty durniu jeden. Tak, znaczy, tak, nie, tak. Nie, przyjaciółka... Nie, że prezydencie. I to jest fajne, właśnie też widziałem program o tych powiązaniach. No przyjaciółka, tak. Przyjaciółka Dudy. Znaczy ona, wiesz co, ona na samym początku, jak ją powołali, też był straszny lament, że pisiorka, że i tak dalej, ale ona na samym początku prezesowania, pamiętam, że zaskoczyła parukrotnie in plus. I tak pamiętam to było. To było bardzo dawno ja tak, temu. Tak, ja wiem. Ale tak sobie mówię, kurde, ty, no pisiorka, ale to wiesz, jeżeli ona będzie normalnie tam rządziła i wydawała decyzje tam były, czy postanowienia, czy takie decyzje administracyjne dotyczące tego sądu, które się nie podobały za bardzo Jarkowi. Mówię, o, miała się wznieść, no ale im było dalej tym w las, tym więcej drzew i w tym momencie to ona już wykonuje tylko praktycznie polecenia, czy robi to na tą stronę. Aha, czyli tak to, ale jak? Członkowie Trybunału Konstytucyjnego są powoływani przez Sejm, a nie tak. Wyłaniani z posłów. Tak, to nie są, że któryś z posłów, nie. Wiesz co, poczekaj, wydaje mi się, nie sposób, nie sposób, bo dobra. Jednym chyba jest, Ryszard Kalisz chyba jest jednym z dobra, z czyli członków, czy Duda tak. Podpisał ich, tak? Bo ja pamiętam o tej tak. Sytuacji, że on tak zwalniał, ale podpisał, tak? Tak. Czyli oni jakie tam są już teraz są. Proporcje w tym w TK? Nie, TK to jest konstytucyjne, w TN. W Trybunale Stanu, ETS? W TS-ie, kurde, w TS-ie, w CS-ie. CS. W CS-a, gramy w CS-a. No? Jakie większość tam są proporcje? Będzie. Wiesz co, nie, bo tam też jest tak, że tych kandydatów na zostało do Trybunału Stanu pewnie. musi dostać PiS i musi dostać. Każdy klub musi dostać zgodnie z proporcją. Więc tam jest, z tego co ja czytałem, to tam jest większość koalicji 15 października, ale to jest taka większość, że jak znów jeden nie przyjdzie. To nic z tego nie wyjdzie, co nie? Więc to no jest tak, taka większość. Ale czy to jest większość jakby uwzględniając panią prezes Sądu Najwyższego i tak. tych z Trybunału? Aha, okej. Okay. Tak. To jest jakby taka się bardzo, wszyscy stawili bardzo... to. No ale tak jak mówisz, no jednak całe procedowanie zarządza procedowaniem przewodniczący, czyli to będzie pani prezes SN, więc no tu będzie problem nie z samym wyrokiem,
Ale z procedowaniem, z terminami, z czy jego jawnością, czy niejawnością i tak dalej. No zobaczymy, przedstawienie nam się szykuje przednie. Popcornu należy Wiesz co, zakupić. przednie jak przednie, znaczy w Sejmie będzie to przednie, tak. To faktycznie to będzie Sejmflix i w ogóle ty mówisz, że jesteś na karcie, że Na Friz jest czasie. na karcie, ale nie wiem, czy wiesz, że na karcie na czasie, którą też odkryłem dzięki tobie, żeby była jasność. Taki to ze mnie jest YouTuber, I to mi Messengera pamiętam też. powiedziałeś. To Napisałem ci na jak sobie Messengerze o karcie na czasie. Tak, pamiętam. 2 lata temu chyba. Tak. To jak zobaczysz na karcie na czasie, bo ja patrzyłem wczoraj, to 2 filmy, które są na karcie na czasie, to są z Sejmu. Komisje śledcze pojawiają się tam naprawdę One bardzo są. często. To jest. Obrady całe są. Bardzo No. często są na pierwszych miejscach. Ja uważam, że troszeczkę ta oglądalność troszeczkę klapła, bo no zawsze ten efekt wow jest na początku, tak? Tak. I jak Hołownia zaczął to prowadzić, to bardziej ludzie. Faktycznie, że on fajnie prowadzi, ale bardziej szokujący był nie styl prowadzenia, tylko zmiana w stosunku do poprzedniego prowadzenia. Dlatego też ten początek był tak oglądany, bo nigdy tak sam, tak fajnie, no to nie poza wszelkimi, bo ten Hołownia to mi coraz bardziej tak, ale poza wszelkimi animozjami. Kogo się lubi, a kogo nie, to mu trzeba oddać, że zrobił z tego widowisko, nie przekraczając norm powagi, w mojej opinii. Oczywiście każdy może mieć inną. Więc to się ogląda fajnie, a nie dezawuluje tej całej powagi Sejmu, Izby Najwyższej, Izby Wysokiej, najwyższa to jest Izba Wyższa. Wiesz co, dlatego to wiadomo, że trochę oklapa, bo ludzie na początku przecierali oczy, że tak można, że wiesz, po tych wszystkich Kuchcińskich, po tych wszystkich takich bucach, on tak normalnie prowadzi. Muszę przyznać, że ten Bosak też nie najgorzej. Jest w Tak. porównaniu z Hołownią dużo, dużo mniej efektownie, ale w porównaniu z zeszłymi sejmami ten Bosak też potrafi coś tam powiedzieć, coś tam całkiem naprawdę fajnie się to ogląda. Nie ma co gadać. A teraz po prostu trochę się ludziom to opatrzyło. Już jakby jesteśmy przygotowani, że tam to show jest, więc tak już trochę te wyświetlenia opadły, ale to dalej jest na kartach na czasie i to wiesz co, to są materiały. To jest w ogóle tak anty-YouTube'owe, bo te materiały mają po 4-5 godzin czasami z obrad. Czasami 9. Wiesz, tak. Ja to wiesz, to jest w ogóle nie YouTube'owe. Ja moje filmy po 1,5 godziny są takie już, wiesz, na skraju YouTube'owe, tak do godzinki, 40 minut. Najlepiej tak 15-20. Podobno YouTube lubi najbardziej materiały o długości 10 minut. Właśnie nie YouTube, tylko ludzie, bo YouTube lubi dłuższe, bo więcej się może reklam nawalić. Ale mówimy o widzach, że podobno ta bariera jest taka między 10 a 15 minut, gdzie włączyć, nie włączyć, bo nie ma czasu. A tu 6 godzin i to jest jeszcze pół biedy. Tylko jak ja włączam te obrady czy komisje, to tam na początku se hipki chodzą, wiesz, przez 20 minut. Bo to się odpala tą i oni się zbierają, chodzą. Tak, ja to zawsze skipuję tam na 2, wiesz, prędkość i te ludzkie. I patrzę, siedzą tu i ja pyk. I dzień dobry, tu Hołownia, nie? Takiego robię im trochę Benny Hilla. I wiesz, i to jest nie YouTube'owe, bo wiesz jak YouTube, na początku zajawka, łup, tu, w tym programie będzie zainteresować widza, wiesz, żeby on nie wyłączył. A tu chłopie 15 minut chodzą hipki i to jest oglądane przez setki tysiące ludzi, dlatego mówię, że jakby ktoś jeszcze, wiesz, jakby to naprawdę zrobić materiał na YouTube'a, czyli oni by nie dawali tego na żywo, tylko wiesz, daje sobie parę godzin na przerobienie, czyli właśnie ucięcie tych hipków, zdynamizowanie całego tego, nie, te przerwy wyciąć, to miało chyba dziesiątki milionów, więc to jest bardzo duży fenomen, ale to troszeczkę, jeszcze raz mówię, opadło. Bo one były, ja pamiętam pierwszy i drugi dzień, o to teraz głupka się zrobiłem, bo mówię, że ja chyba jestem 4 dni na pierwszym miejscu na karcie i nie pamiętam, to już sobie sam zaprzeczę chyba, bo pierwsze te obrady, ja pamiętam pierwszy i drugi dzień, co były ten, nie expose, tylko entpose, co było i to wszystko, pierwszy i drugi dzień zajmowały pierwsze i drugie miejsce na karcie chyba z 1,5 tygodnia, nie? I to nic ich nie ruszało, żadne tam Frizy, żadne tam Rezi, żadne tam Kustanowski, nie? Pierwszy i drugi dzień karty na czasie. No tak, no ale mówię, ja sobie dumnie jestem, dobija. Najpierw wywaliłem tego Friza i tak siedział, a teraz tak Stanowski mnie dziubi od dołu, pim, 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 bo już ma milion, ja 1,2 miliona, on mnie tam dziubie, pewnie mnie wydziubie, ale dumny jestem. Tak, może no mnie ja wezmą na dumny, marszałka. To wiesz. Dokładnie. To wiesz, ja już ogarniam Messengera, także będę twoim sekretarzem prasowym. Będziesz moim specem od social cyberprzestrzeni i social mediów. Jak już odkryłeś Messengera, to nie ma tyle lepszego specjalisty w Polsce. Tak, dokładnie, także wiesz. Ale skoro mówimy o marszałku Hołowni i trzeciej drodze, to. Kurczę, nie to, że reklamuję mój piękny Dolny Śląsk, żeby była jasność, ale też mam kolejny hit sezonu. Mogłeś nie dotrzeć do tego, że w Sztabnie Zdroju, w miejscowości uzdrowiskowej, był sobie taki sprytny informatyk,
który sobie otworzył kopalnię kryptowalut w Urzędzie Miasta Szczawno-Zdrój i sobie przez tam kilka miesięcy kopał bitcoiny i tam, nie wiem, jakieś może inne kryptowaluty. I burmistrz Fedoruk połapał się, że coś mu rachunki za prąd nagle, kurde, zaczęły duże przychodzić, co nie? Zaczęli kopać, kopać, kopać i wykopali gościa z roboty. Ale nie złożyli żadnego doniesienia do prokuratury, nie zrobili nic, nawet nie zaczęli ścigać go o zwrot pieniędzy za te nadmiarowe rachunki za prąd. No i gość, czując się bezkarnym, że tak powiem, co zrobił? Zaczął Otworzył drugą. kandydować. Nie, A. zaczął kandydować do Urzędu Miasta Wałbrzycha, bo Szczawno-Zdrój, Wałbrzych to są przy sobie, do Urzędu Miasta Wałbrzycha na radnego z ramienia trzeciej drogi. No i jak trzecia droga się połapała, to tutaj mamy taką posłankę Leo się nazywa z trzeciej drogi. Pani posłanka Leo zaczęła żądać, żeby on zrezygnował z listy. Nie można zmusić nikogo, żeby zrezygnował z listy, no chyba, że ma wyrok w międzyczasie i tak dalej, to wtedy z automatu. No i tenże kandydat, który ma dzisiaj reklamę odwyborczej po TVN było o nim, tak? To on dzisiaj, no tak dobrze mu idzie w tych wyborach, się okazuje. Także może być jeszcze niedługo radnym miasta Wałbrzych z trzeciej drogi. Taki. Dobrze, bo to jest większy urząd, mogą się dłużej ściąć, że prądu im za dużo idzie. Tak. Ja też myślałem, i mają większe wodociągi na przykład, więc, a wiesz, wodociągi dużo prądu, też może będzie informatykiem w wodociągach na przykład. To tak, jak zrobi to rozsądnie, tam walnie, nie wiem, 5 serwerów, czy 10, nie, 30, czy 50, to nie połapią się. Albo zrobi sobie rozproszone, wiesz, dwa w Urzędzie Miasta, dwa w wodociągach, dwa gdzieś tam, co nie? W MPC-u jakimś, wiesz, w tramwajach, w tym, Dokładnie, tamtym. Nie tak. wiem, czy tam są tramwaje, ale. Tramwajów nie ma, są autobusy. No ale. Mistrzowie świata, powiem ci uczciwie, są Fajnie czasami jakby. w tych. Tak teraz sobie pomyślałem, fajnie jakby Horała sobie zrobił kopalnię kryptowalut w CPK. I przychodziłyby im łąka z baranami 3 miliony za prąd co miesiąc. Panie, jaka łąka ciągnie? Róbmy te CPK to lotnisko, bo to mniej prądu będzie brało niż ta łąka, chłopie. Tak, dokładnie. Trzeba jest To, tak no, to był. podprowadzić, wiesz, zrobić łącze, podprowadzić prąd. Jedna taka skrzynka, siła 300 tam ile, 80 volt i te Tak. serwery na tym. I mówię, oj, CPK, to budowa trwa, patrz, jak się nic nie dzieje? Patrz, rachunki za prąd się nic nie dzieje. Działamy Tak, prężnie. tak. Tak, to pod tym, to by było dobre, no, to by było dobre miejsce, tak. Jeszcze by wzięli, wiesz, dotacje by wzięli z NCBiR-u na panele fotowoltaiczne i coś by wymyślili, bo w NCBiR-ze, wiesz, jak Bielan rządził, to nie trzeba było w ogóle myśleć, tylko przyjść po kasę, Spokojnie, jak się jest swoim. spokojnie. Także A wiesz, mogliby z tego zrobić. tam jest hektarów, więc jakby na całym fotowoltaikę walnęli, nie trzeba było tego może przyłącza dawać. No. Także wiesz, to by było ładne z ich strony, tak naprawdę. No dobrze, co tam u ciebie, panie, słychać? No wiesz co, nie wiem czy rozmawialiśmy, to było chyba wcześniej, ale chciałbym podnieść, była jedna fajna taka pani zeznawała na komisji wizowej, co nie pokończyła żadnej szkoły jeszcze wtedy, ale ją wzięli. A, ta sekretarka, asystentka. Jezus, jak ona się nazywa? Sekretantka Kurczę. tego, Wawrzyka, Wawrzyka. Wawrzyka, tak, Nie, no Wawrzyka. to jak ona się tam nazywa, to jest pół biedy, nie ma co jej reklamy robić, ale to pokazuje to, co mówiliśmy nieraz o tej krótkiej ławce PiSu. Znaczy nie krótkiej ławce, bo nie chodzi o to, to nie chodzi o to, że oni nie mieli kogo i wzięli kobietę, która nie miała wtedy studiów nawet i pracowała raz wakacyjnie w banku. Tak, Wakacyjnie, to były tak. całe doświadczenie. Akurat przechodziła koło Ministerstwa Spraw Zagranicznych, akurat ją wzięli, bo była łapanka. Latali tak na ciężarówki, jak za okupację wrzucali. To nie chodzi na to krótką ławkę, tylko o to, że no, rządzili nami ludzie, którzy nie mieli do tego ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wiedzy, co było słychać po wypowiedziach tej pani. Natomiast była urody przed niej i. Tak, Bardzo mi się urodę miała podobały, takie taki. gęste włosy miała, bardzo mi się takie podobały, takie szczutkie tutaj były. No i co? No i chyba tyle możemy o tej pani powiedzieć. Wiesz co, jeżeli już zaczęliśmy temat tejże komisji, to tam był jeszcze taki, chyba to przedwczoraj było, zeznawał taki pan poseł Lech Kołakowski, który Nazwisko ten to bardzo ma dopiero ładne, farta, filozoficzne. tak, ale ten to ma dopiero farta w życiu. Wiesz, bo to ty może jesteś szczęściarzem, bo jesteś na karcie na czasie, tak i tak dalej, ale on potrafił wynająć biuro w Warszawie poselskie, biuro poselskie, w którym pracowało kilku pracowników, on, jego gabinet i tak dalej, za 50 zł miesięcznie.
50 zł. To jest farciarz po prostu, sztuka. I wiesz, i to wcale nie chodzi o to, że przez przypadek w tymże biurze została później otwarta agencja pracy tymczasowej So Job, SO Job. Żeby była jasność, to nie jest skrót od mojego imienia, nazwiska, więc ja z tym nie mam nic wspólnego. SO Job. Przypadkowo właścicielem tej kamienicy był gościu, który ma agencję pracy, pan Lisiecki, Lesiacki, jakoś tak się nazywa, który ma agencję pracy tymczasowej, dosyć dużą agencję pracy tymczasowej. Całkowicie przypadkowo asystent pana Kołakowskiego, który był wcześniej prawą ręką pana Kornela Morawieckiego, prosił pana Kołakowskiego o podpisywanie dokumentów, które szły do ambasady rosyjskiej, żeby Rosjanom przydzielać jakieś specjalne statusy, bo polski rząd o nich dla niego są ważni. No i pan Kołakowski na przykład nic nie pamięta. On nie wie, jak to się stało. On nie wie, co to za podpisy były, w ogóle to nie moja ręka. On chyba te Młode Wilki oglądał, co jak się złapią za rękę, mów nie twoja ręka, tak? Tak jest. On nic nie pamięta nagle i wiesz, i to jest taka ciekawostka, że on, a najlepsze jest to, że on wynajmował to biuro incydentalnie, bywał w tym biurze incydentalnie, podpisywał dokumenty incydentalnie i według niego to nic strasznego się przecież nie stało, tak? Bo to, że jakaś tam agencja pracy i 39 osób on wnioskował do jednego z konsuli, chyba nie w Bangladeszu, tylko w Indiach, do jednego z konsuli w Indiach wnioskował, żeby 39 osób czekających na wizę, żeby przyspieszyć to, albo żeby w ogóle je zrobić bez oczekiwania w kolejce, bo takie pismo mu wyciągnęła ta cholerna komisja. Takie chamy w tej komisji pracują, powiem ci szczerze, że to Nie kurnia. dają żyć, nie dają żyć. Nie dają żyć, w ogóle to, nie, ja nie rozumiem, to straszne, to szkoda mi tych ludzi, tak Oczywiście szczerze po ludzku, co nie? mi jest bardzo szkoda. Mi jest bardzo szkoda. Tu widzę, gdzieś popatrzyłem, co tu ostatnio, tu widzę, że Wawrzyk gdzieś tam się tłumaczy z jakichś też prezentów. Nawet nie bardzo wiem, o co chodzi. Ten Wiesz co, zegarek poza... Patek Philippe za 160 koła, co nie? Tym przesadzają wszystko. A może to jest tureckie, a może to co? Protesty rolników mieliśmy znowu wczoraj. Wiem, bo jechałem na dworzec i jechałem na dworzec i Ej, jechałem to na może ten, co dworzec miał przyjechać i cię zabić jechałem wczoraj, dlatego nie dojechał. właśnie, bo ja wczoraj miałem groźby, że do 15 No. mnie już nie będzie i że no ktoś przyjedzie mnie zlikwidować za ten materiał. Znaczy to była głupota, ale dużo różnych takich sytuacji i próśb miewam, jakichś dziwnych telefonów i tak dalej, ale no powiedzieć do 15 i faktycznie się później zorientowałem, że jest Polska poblokowana. Więc wiesz, no ale prawdziwy killer powinien się przedrzeć, uważam. Jurek killer by się przedarł. Ja, no Jurek, tak, no. Jurek killer by się przedarł, a to mówię, są takie czasy, tak ten świat szedł na psy, moim zdaniem, że nawet na zabójców nie można liczyć. Wiesz, kiedyś uważam, że to był zawód naprawdę taki szanowany, dużego zaufania publicznego, oni mieli swój etos, byli słowni, punktualni, no do tego się wymagało, prawdziwego killera płacisz i do tego dnia ma kogoś nie być. I nawet killerzy się spóźniają, to już ten kraj i świat cały schodzi na psy. A wracając do protestów, to zauważyłem i bardzo dobrze uważam, że dużo mniejsze poparcie społeczne jest w tym momencie. To poparcie społeczne spada, ludzi zaczyna to denerwować, drażnić. Oni też sami chyba to zauważyli, bo gdzieś mi się tam przewijały te reportaże, gdzieś to mówią, że nie, teraz to już nie blokujemy, tylko dwa pasy zajmujemy, żeby przejechać. Już sami zorientowali, że ludzie ich, te traktory im przepchną. Była jakaś jedna afera, gdzie gościa pobili kierowcę ciężarówki, zabrali mu kluczyki i telefon, bo ich filmował. No, jeden kierowca busa znowu przejechał, rolnika się wkurzył, to już nie za ładnie. No, ale mówię, ja wczoraj jechałem, normalnie na dworzec jest tak, na dworzec jadę, a wczoraj na dworzec jechałem, 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 jechałem. Bo okazało się, że tu główne rondo w Krakowie było zamknięte, ale policja to sprawnie tam kierowała ruchem, to nie było, no to trzeba było nadrobić tej drogi, no, ale nie było jakiegoś chaosu związanego z tym, co mnie dziwi, bo takie newralgiczne rondo zablokowali, ale mówię, gdzieś tam coraz bardziej słucham opinii, czy czytam, to już ludzie są tym zmęczeni, to już ludzie no, mówią tam, no niby ich popieramy, no, ale znowu wyszli, znowu to ja się do pracy spieszę, wiesz, to, że ja jechałem długo na dworzec kogoś odebrać, nawet to, że ktoś się do tej pracy spieszy, to jest nic w porównaniu z tymi ludźmi, którzy nie wiem, mają na chemię dojechać, bo już karetki to pewnie oni puszczają, nie puścili tej jednej karetki i spadł na nich hejt. Ale wiesz, są takie sprawy, gdzie naprawdę, jeżeli nie dojedziesz, to się coś stanie oprócz złości szefa dużo więcej. No i nie wiem, no dla mnie, ja od początku miałem taki stosunek do tego, jaki
jaki miałem, mnie cały czas śmieszy ta obecność tych posłów PiS na tych protestach przede wszystkim, którzy I im Konfederacji. zagotowali i Konfederacji, którzy ten Zielony Ład im zgotowali. No, ale trzeba to Wiesz co? odnotować, bo były dużo też mniejsze od tych pierwszych, co też jest dobrym Tak. prognostykiem, bo to już następne to wyjedzie sobie jeden sołtys z jednym traktorem. Tak, to tutaj się zgadzam z tobą, że to już trochę, że tak powiem, gwiazda już przygasa tych protestów. Już drugiego Lepera czy Kołodziejczaka na tym nie zbudują rolnicy, więc nie ma Tak, sensu tego dalej tak. ciągnąć. Natomiast zacząłeś mówić o tych posłach PiSu, co się odbijają od ściany do ściany, bo nie wiedzą, co robią. To jak podchodzisz do tego, nie wiem, czy słyszałeś, jak nasz sympatyczny rozmówca Michał Dworczyk określił partię Zbigniewa Ziobry? Że to jest partia pasożytnicza, powiedział to 2 dni temu. W sumie to się z nim zgadzam, Piękne. żeby była jasność. Ja też. Jakby nie było, to się pierwszy A raz mogę z mu nim maila zgadzam. napisać z gratulacjami. Nie, napisz mu na WhatsAppie, proszę cię. Na Messengerze mu napisz. Na gadu gadu. Tak, Ale dokładnie. bardzo fajnie, no wiesz, czy my tak uważamy, czy nie? Obaj tak uważamy, że ma rację. To nie chodzi o to, bo równie dobrze jakby ta Solidarna napisała tak na niego i odwrotnie, to nas cieszy, bo to są tarcia wewnątrz, nie? I ten Jarek jest coraz słabszy. Ten Jarek, nie mówię fizycznie, choć też, czy umysłowo, ale w tym trzymaniu, to się wszystko wiąże ze sobą, i to jest korelacja, w trzymaniu tej partii w garści, jego może nie schyłek, jako taki, co odejście jest coraz bliżej i coraz bardziej go widać na horyzoncie, więc zaczyna się walka i bardzo dobrze, bo walki wewnętrzne zawsze osłabiają daną organizację i o to nam wszystkim chodzi, Tak. tak? Tutaj chodzi też o to, że Jaki wyszedł już ze 2 czy 3 razy i no, powiedział też brutalnie, że całe bagno, znaczy cały ten syf z Unii Europejskiej ktoś podpisywał. Kto podpisywał? I ja wam nie gwarantuję, że jak Morawiecki znów będzie premierem, że ten syf znów się nie pojawi w naszej Tak. rzeczywistości. Więc wiesz, Tak. tutaj ten Jaki, no, załóżmy na chwilę, że Ziobro jeszcze się przez chwilę nie pojawi na scenie politycznej, że jeszcze będzie leżał tam w tym inscenizowanym miejscu w tej Albanii, co nie? Że niech on se tam leży jeszcze. No to Jaki musi przejąć, bo jednak trochę tych wyborców, ostatnio jakiś się sondaż pokazał, że jak oni się suwerenna nazywa, tak? Suwerenna Polska ma 4% poparcia. 4! Ja byłem w szoku, mówię, ty, coś tu nie Kurde. halo, co nie? Oni zawsze byli na 4% poparcia. granicy tam błędu statystycznego, tam 0,2, Tak, 0,7, dokładnie. A 0,5. teraz przekroczyli ten błąd statystyczny i to dosyć mocno przekroczyli. Więc ten Jaki nabrał wiatru w żagle, zaczyna, że tak powiem, pokazywać. Natomiast ja robiłem o tym taki materiał u siebie i wyszedł mi fajny tytuł Byle jaki ten Ziobro, co nie? Bo to tak, no, taki byle jaki. No Ziobro to chociaż jak powiedział, miękiszony, liczę na to, Tak. że mnie Tak, posadzicie. To miało nie, to sens, było, to miało. a to nie, zupełnie, jeżeli Jaki chce go zastąpić, to nie będzie miało sensu i nie, on tak nie walczy. Ziobro, co było, nie powiedzieć, był postacią popkulturową, ikoniczną, charyzmatyczną, był Ale wiesz, mocny. że on żyje jeszcze, co nie? A on w ogóle coś No. powiedział do ostatniego zdjęcia? Nie. Ze względu, Na że nikt nie kupił pewności tego też nie ma. zdjęcia, to raczej chyba zamówili nowego scenografa. Nowy scenograf się tam Mówili, oni teraz pojawi. budują, to budują. Chcą mu tu. Mówi, Zbyszek, chlaśniemy cię tu, bo nie przechodzi. No, tak, Normalnie dokładnie. charakteryzacje, tak wiesz, w Terminatorze 2 czy coś mu robił takie. No, Nie, to także jest. Ja tutaj. tak mówię, zaraz jak zacząłem to zdjęcie, to mówię, miałem takie mieszane uczucia, ale ja zawsze gdzieś tam patrzę szerzej na motyw, na otoczkę. Jest niemożliwe, żeby ta choroba bagowalnęła w dniu przegrania wyborów. Idealnie musiał zniknąć w tej sekundzie. Tak mu się pogorszyło, że o Matko Boska, mam globusa, będę leżał. No tak się Tak, nie dzieje. dokładnie. On sam wie, że jest najbardziej narażony na to wszystko. On odpowiada, słuchaj, generalnie. Cały modus operandi tego całego zła był w dużej mierze on. To znaczy Jarek, wiadomo, wydawał te dyspozycje główne, ale to Ziobro stał. Ja uważam, że nawet poniekąd za Kamińskim i Wąsikiem stoi Ziobro, chociaż to jest co innego, ponieważ prokuratura nie normalnie by toczyła śledztwa przeciwko tym nielegalnym podsłuchom. Ucięłaby im to, rozumiesz? To tam wszędzie jest Ziobro, bo cokolwiek rząd robił nielegalnie, to Ziobro powinien
jego prokuratura, bo to była jego prokuratura, powinna temu zapobiec, powinna postawić oskarżenia, postawić, zrobić zabezpieczenia, powinna zakazać pewnego typu działań. Więc to nie chodzi o to, co sam robił Ziobro, chodzi o to, czasami czego Ziobro nie robił, czyli nie stawiał zarzutów, nie prowadził śledztw i tak dalej. Dlatego on jest, uważam, ogniskiem i siedliskiem całego zła, które działo się przez 8 lat. No tak, no on wiesz, to on tak naprawdę poszedł do te. To ludzie. Aha, ty nie jesteś z Krakowa, dobra, to masz szczęście, bo on jest z Krakowa i on taką zawiść ma od początku. I on szedł do tej polityki nie po to, żeby coś zmienić, znaczy szedł do polityki, żeby zmienić swój status. Nie żeby zmienić coś dla ludzi, tylko żeby zmienić swój status. A ze względu, że nie miał wielkich pomysłów na to, co zrobić z tym statusem, to zaczął szukać, kombinować, podsłuchiwać, kopać i tak dalej. No i to wszystko zaczęło krążyć wokół niego, więc jak zaczęły te aferki jego małe wracać do niego, no to musiał znajdować haki na kolejnych. I ta skala tego chamstwa, tego podsłuchiwania, tej inwigilacji naprawdę tak rosła, że moim zdaniem ona go do tego stopnia przerosła, że jak on tego 15 czy tam 16 października połapał się, że to już jest koniec, nie ma już nic, tak? No to chyba faktycznie poszedł, pomodlił się i mówi: Boże, nie ratuj mnie, tylko daj mi coś, co mnie zmiecie po prostu na chwilę, co nie? Także to Daj mi jakieś, on chyba. zawsze marzyłem, żeby mieć jakieś zwierzątko w domu, daj mi raka. Tak. Dokładnie. Miałem chomika, daj mi raka teraz. Nie? Ale Także wiesz, wydaje mi no, się, że to była jedyna droga dla niego, alternatywa. ja tylko ze wszechmiar, nie chciałbym i to po ludzku bym nie chciał, żeby on faktycznie tego raka miał, bo po prostu my wyjdziemy na zimnych chamów i, bo kurde, ja dalej gdzieś tam ten jeden promil u mnie jest, a jak on faktycznie jest chory i miał tą operację, no nie wierzę w to za jasną cholerę, tylko jest to taki grunt, wiesz, no. Wiesz, o co chodzi, żebyśmy nie śmiali się kogoś chorego. Ja jestem praktycznie pewien, że nie, ale nawet jeżeli on by chory nie był, to albo był chory, to niech faktycznie wyzdrowieje. Jeżeli był chory nie był, to mu tego nie życzymy, więc tego daj mi raka czy coś. Nikt by tego, sobie tego nie życzył. Oczywiście to jest taki może niesmaczny, ale żart. Kurde, no nie, no wiesz, osoba, która by miała największe kłopoty akurat z racji tego, co się w Polsce zmieniło, stało, akurat w ten dzień zapada na chorobę, która uniemożliwia go rozliczenie, no jest to wszystko takie, gdyby mięśmi szyte. Jeżeli by tam leżał ktokolwiek inny i ktokolwiek inny by dał to zdjęcie, to my byśmy się nie doszukiwali tam, gdzie rurka jest podłączona, czy nie, tylko uznalibyśmy to dobrodziejstwem inwentarza, czyli ta rurka może ma być odłączona, jest chory, po prostu spuszczamy krótkie milczenia. Także nie bądźcie źli też nasi słuchacze, bo on sobie poniekąd na to zasłużył. To jest troszeczkę jak ja ostatnio miałem tu też gościa i rozmawiałem a propos frików, a propos Marcina Najmana, jego ostatniej walki, że tak wrócę, że naprawdę on może ten noczodół miał złamany, to nie wygląda na to przy ciosie, bo później cała reszta, nawet to okulizę na oku, to wszystko być może tak. Rozmawiałem nawet z tym zawodnikiem, że to tak jest. Jak mówisz, coś strzeliło i go zaczęło boleć, no to mimo to, że nie widać, nie wiadomo jakich ran, to on mówi, ja nie chcę walczyć, bo czuję, że mi coś tu strzeliło, no to jest wiesz, czaszka, więc ja też bym tak zrobił, nawet mnie nie boli czy boli. Ja wiesz, nie będę tu bohatera rżnął, jak mogę mieć zaraz, wiesz, uszkodzone oko, nie widzieć czy coś. Tylko, że to jest Marcin Najman i on sobie setkami wcześniejszych odklepań, udawań, przegrań i tego wszystkiego zasłużył na to, że ludzie już nie słuchają. I tu jest analogiczna sytuacja, że on raczej chory nie jest, ale mówię, my byśmy to zupełnie inaczej rozpatrywali, nie śmiali się, nie doszukiwali odłączonych rurek, gdyby to był kto inny. To jest człowiek, który od zawsze manipulował, który udawał, który kłamał, który naciągał rzeczywistość, angażując w to cały aparat państwa, żeby wyszło na jego, chociaż jego nie było. To jest człowiek, który lekarzy własnego ojca ciągał po sądach lat, nie wiem ile, sadzał ich po więzieniach. Okazało się, że niesłusznie, bo taki miał ten, więc on akurat w medycznych tych też już raz kombinował. Dlatego mówię, no, żeby nie było, że się śmiejemy z kogoś tam chorego, czy że komuś tam nie ufamy, a jest chory, to powinniśmy. No, on sobie na to całym swoim życiem, postępowaniem zasłużył. To mówię, dobry jest przykład tego Marcina Najmana, że każdy będzie mówił, że on udawał z tym oczodołem, ponieważ on udawał 154 razy wcześniej. I tu o to chodzi, dlatego tego Zbyszka Ziobry tak rozpatrujemy. Życzę mu zdrowia, jeżeli chory jest, ale raczej chory nie jest. I po raz kolejny nas chce po prostu chamsko nabrać. A jeżeli robiłeś to całe zło i właśnie tymi metodami, które uważam robisz teraz, udawałeś, kłamałeś, opinię publiczną naciągałeś, to robisz to na końcu, żeby odpowiedzialności za te kombinactwa uniknąć, a tak po prostu nie będzie, no trzeba go rozliczyć. Czy mnie zastanawia w całej tej sytuacji, Tomek, jeszcze jedna rzecz. Czy gdyby to dotyczyło kogo innego, to czy komisja śledcza też by się tak zachowywała, czyli nic nie robiła? Czy gdyby to dotyczyło kogo innego, nie Ziobry,
to też na przykład nie powoływaliby biegłego, który ma sprawdzić jego, Bardzo miałby mnie to sprawdzić dziwi. jego możliwość. Bo to mnie zastanawia, dlaczego Bardzo mnie to biegły dziwi. jeszcze. No właśnie, i to jest, bo komisja ma prawo zrobić coś takiego, powołać Oczywiście. biegłego, który sprawdzi. Także to wiesz, to jest. Oczywiście, nie stawiam nic, ale dobra, ale jakie jest drugie dno w twojej wypowiedzi? Bo ta wypowiedź, o ile logicznie spójna, to jakby no, Znaczy nie, jest bardzo dziwna, bo drugie. to nie oni już rządzą. O to mi chodzi, rozumiesz? Bo jakby No rządził właśnie. PiS, to ja bym mówił, no to normalne, ten leży, udaje, oni wiedzą, że udaje. Wieczorem sobie jedzie do domu, pije kawę, oni uda. Ale to jest ta druga strona. Dlaczego nikt go... No to jakie jest twoje zdanie? Bo to jest tak mega dziwne. No, wiesz co, mi się zdaje, że jest tutaj taka sytuacja, która ostatnio też wyszła z tą komisją w zakresie Pegasusa, że oni nie mają dostępu na przykład do rzeczy ściśle tajnych. Nie mają dostępu do wielu rzeczy, nie mogą przesłuchiwać świadków niektórych, bo są trochę w czarnej dupie z uzyskaniem dostępu. Na przykład poseł Wittler do dziś nie złożył wniosku do ABW, żeby mu dała certyfikat. Wszyscy mówią, że nie złożył, bo ABW co pierwsze robi? Sprawdza twoje konta bankowe i to jest just like that. Sprawdza twoje przepływy finansowe i tak dalej. Może Wippler potrzebował czas, żeby sobie papiery jakieś narobić, żeby ten certyfikat dostać. Jedyny z całej komisji, który ma dostęp do rzeczy ściśle tajnych, to jest pan Ozdoba, który często jest wykluczany z komisji różnych. No, i to jest jedyny. Nawet Sroka, która jest przewodniczącą komisji, nie ma takiego certyfikatu. Więc wydaje mi się, że oni się mogą bać tego, że jak oni by posłali kogoś do sprawdzenia, to by No. usłyszeli w opinii zwrotnej, to jest ściśle tajne, no zrobiłem, ale no nie mogę wam tego opowiedzieć. I wiesz, i byłaby, mogu, boję się, że to jest coś powiązane, że oni na razie odpuszczają Zbyszkowi z tego względu, że boją się tego, co usłyszą wiesz, w feedbacku. Także tak mi się to A wydaje. może my gadamy głupoty i może faktycznie jest On chory chory jest. i mają taką informację, że on faktycznie jest chory i nie chcą robić tańca nad czyjąś chorobą, nie wiem. No, bo mi się bardzo to... A dobra, no to może podywagujmy, czy prominentni politycy oskarżają o tą mistyfikację i mówią, że on chory nie jest, czy to tylko opinia publiczna, czyli my? Politycy też. Politycy Aha, no to też. dobra, to wiele To. wyjaśnia. Bo wiesz, jeżeli by tylko opinia publiczna, tylko my, to tam wewnętrznie mogłoby być wiadomo, że on chory jest i zostawcie chorego człowieka, więc tylko opinia. Jeżeli prominentni politycy tak mówią, to wiesz, oni mają dość dobre cyny. Zresztą ty już mówiłeś, że gdzieś tam przestawiałeś ucho i było słychać, że nie jest jak jest. No nie wiem, Zbyszek Stonoga będąc... O, właśnie Zbyszka chciał mówić, bo on powiedział, że dobra, kiedy chcemy. Zbyszek Stonoga będąc u mnie ostatnio mówi, że ma nagrania dziewczyna mu, która już... Tam nie pracuje, nagrywała to, bo ona uczestniczyła w tych seansach, gdzie on czekał za ścianą, a powinien być tu i tak dalej, wylewała te płyny, które kosztują setki tysięcy złotych do kibla, które miał mieć z tego. No, do tego, że od tamtej poryśmy tego wideo Zbyszka nie widzieli. Nie wiem, jest to sytuacja tak kuriozalna, tak dziwna, że właśnie już nawet nie komisja, państwo samo sobie, państwo sensu stricte nie sprawdzi tego. Rozumiesz? Ja rozumiem, że to, co mówisz, oni nie mają może pozwolenia, może to usłyszą, ale. Tylko nie wiem też na jakiej podstawie mogłoby sprawdzić, no ale mogłoby, no jakiś, no kurde, no przecież są służby, są to, przecież tam 5 sekund, jeden telefon i wiedzą, co tam się w tym szpitalu dzieje. Nie wiem, dziwne Dokładnie. to jest. No dobrze, to kończąc ten program, zakończmy go takim aspektem poważnym. Uznajmy, że może faktycznie coś jest. Życzmy Zbigniewowi Ziobrze, Zbyszkowi życzmy zdrowia, szczęścia, pomyślności i uczciwości podczas kolejnych zeznań przed komisją. A ja jeszcze chciałbym na koniec dodać, No. że znowu w mieszkaniu księdza znaleziono mężczyznę młodego. Nieżywego. Nieżywego. I to chyba w Sosnowcu, tak? Znów. Co prawda Zagłębie. Sosnowiec to nie jest Śląsk, to jest Zagłębie, ja Ale wiem. tak, no, ale Dąbrowa, wszystko to blisko. Wiem, że wy Tak. tam między sobą tam ci Ślązacy mają, ale to jest zagłębie nie tylko węglowe, jak widać. Się Spraw ale obyczajowych również. żeś zostawił temat do przemyślenia dla naszych widzów na sam koniec. Normalnie powiem ci, że ja zacząłem o tym teraz myśleć, co tam się musi dziać na tym Śląsku. Oj, kochani widzowie, jak jesteście ze Śląska, z Górnego Śląska, Uważajcie. to napiszcie, co tam się u was dzieje, dziołchy i chopoki. Pozdrawiamy wszystkiego Dziękujemy, dobrego, kochani. pozdrawiamy, na razie, pa! Cześć.